Nie wiem, czy czytaliście wczoraj taki bardzo poruszający tekst o wszelkich pożytecznych idiotach Putina tutaj u nas w Polsce, o dziennikarzach zabieranych na przez rosyjskie fundacje rządowe i robione też przez wywiad dla tak zwanej dyplomacji publicznej na wycieczki do Rosji. Może tam była taka cudowny wybór, cudowny oczywiście w cudzysłowie, absolutnie prorosyjskich, proputinowskich, idiotycznych do bólu wypowiedzi Janusza Korwin-Mikkego, którego ktoś w tym kraju wybrał na posła. Bez trudu znajdziecie to w internecie. Wyobrażacie sobie, że ktoś, kto głosi takie rzeczy, może zostać posłem? To zrobię wam taki wybór i może później wrzucę, żebyście mieli świadomość tego, co się wyprawia i jak rosyjska propaganda w Polsce jest w bezczelny sposób publikowana. Mnie to wczoraj aż poraziło, jak sobie to poczytałem i zobaczyłem sobie expressis verbis, jak putinowska propaganda płynie z ust posła Rzeczpospolitej, którego, jak mówię, ktoś, ale taka wprost, po prostu zero-jedynkowa, antyukraińska, prorosyjska, no po prostu pierwszy kanał, tak? Albo Russia Today. To jest straszne, że my mamy po prostu putinowską piątą kolumnę u nas w naszej polityce. Ja nie wiem, jak wyborcy Konfederacji mogą sobie to jakoś spiąć w tej sytuacji i poukładać, no ale rozumiem, że wyciągną z tego jakieś wnioski. W następnych wyborach już widać, wyciągają, patrząc na sondaże.